Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Mugi i wydarzyła się tragedia. Nagrałem sobie dwa odcinki elegancko, wszystko było fajnie. Później złapałem straszna choroba, mówiłem, że zmontuję, miałem już nagrane na zapas. I co się okazało? Nagrane materiały nie miały dźwięku. Mikrofonu. Więc, jako że byłem chory, byłem bardzo podirytowany, usunąłem te materiały. Mogłem po prostu pociąć, dodać je z zewnętrznym, potem dograć. Ale co się stało? Szybki skrót tego, co zrobiłem. Podekspiłem trochę, jestem trochę silniejszy. Odebraliśmy wolną kopalnię, znaleźliśmy Xardasa. Idziemy robić ulumulu. Witam was bardzo serdecznie, jestem Mugi, a to jest Gothic Edition Szola Plus. Jeżeli wam się podoba to, co widzicie, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrybujcie kanał, ponieważ 80% osób, które ogląda moje materiały, nie subskrybuje tego kanału. Chory byłem, więc nie było odcinków. Nie miałem sił nagrywać. Za co was... W sumie was za to nie przepraszam, bo byłem chory po prostu. Nie dałem rady się zwlec z łóżka. Musimy zrobić ulumulu. Czyli kół trolla, smoki, bla 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 bla. Mamy inny pancerz, mamy inną broń. Wszystko od łowców orków. To były questy typu idź zabij orków. Był jeden quest, który był związany z jednym chłopem. Z niego mam właśnie broń. Ten quest polegał na tym, że on tam badał jakieś magiczne kryształy i go demony opętały i bla bla bla. Ale koniec końców udało się to zrobić wszystko. My idziemy robić ulumulu. Zapraszam was do oglądania. Jeszcze szybko, póki pamiętam, to odnośnie spotkania przyjaciół Diego. Gorn prosił nas, abyśmy przekazali Diego, że nie da się rady stawić, bo musi odbić wolną kopalnię. Aha, no, ale to już jest... Nie mogę z nim pogadać, więc... no, XD. Okej. Okay. Czyli prawdopodobnie się questik zbugował, bo ja pogadałem z Gornem o tym, że mam powiedzieć Diego, wyczyściłem wolną kopalnię i teraz nie wiem, czy z Gornem nie będzie dialogu, ale to się przekonamy, jak wrócimy sobie do kotła. Ponieważ pierwszym dźwiękiem, którego uda nam się pokonać, będzie... troll. Podróż zdrady Draxa, bo nie wiem, czy to też było Drax... Sprzedał swoich ziomków, to on sprzedał lokalizację obozu bandytów, zabił Radforta sam i potem nie wytrzymał ciśnienia i popełnił tak zwane samobójstwo. Tragiczna historia. Zapalcie się znicz w komentarzu dla Draxa. Mam też problem, bo nie mam nigdzie nauczyciela, który mnie nauczy dwuręki, ponieważ jeżeli gadamy z Quentinem, to on, jeżeli on ma opcję uczenia nas dwuręki, ale on nas uczy za jedną ręki. Więc może zrobię tak, kieł trolla elegancko, więc może zrobię tak, że po prostu nauczę się tego Quentina i sobie punktami konsolą dodam we dwurękę. Wydaje mi się, że to by było całkiem fair, jeżeli chodzi o mnie, bo te mody mają do siebie to, że one, no, tak jak widzicie, one są często pobugowane, mają jakieś takie małe niesmaki. Dobra, następny potwór, jakiego pokonamy, to będzie cieniostwór. Witam pana cieniostwora, pobudka, wasze poranne relanie. No, siekamy już, nie? Jesteśmy dokopczeni, do końca gry raczej mamy spokój. Okej, okay. Kolejny potwór, którego musimy zdobyć. Indegriendy, to będzie wąż błotny. I tak się stawiam, może jeszcze jeśli bierze mgieł zrobimy, zobaczymy, czy jakoś tam ruszyli, rozbudowali. Wąż błotny, tu. No i pora na jaszczury płomienne, ogniste, siarciste. Siema, witam. Z tym panem trzeba uważać, ponieważ jeżeli mnie trafi, to prawdopodobnie jestem martwy. Ze względu na bullshit obrażenia, które zdaje ogień. Tadam, mamy wszystko do ulumulu. I chodźmy do wieży mgieł w takim razie. Dzień dobry. Mech nagrobny. Dobrze się zaczyna. Pierwsza zmiana jaka jest? Wieża mgieł jest otwarta. Nie trzeba korzystać z wytrychu, żeby się do jej dostać. To już jakiś start. Mamy skrzynię, w której jest wytrych, pochodnia, strzały, monety, piwo. Okay. Nothing crazy.
Wchodzimy. Opactwo w Nordmarze. Książka. Jeden szkielet. Dwa szkielety w teamie, prawda? O, nawet trzy. No, prawie im się udało. Prawie. Siemano, nie bądziorno, kara te szkielety. I level up. I mamy główną halę wieży mgieł. Trochę szkieletów. Ale kto by się spodziewał, nie? Kto by się spodziewał, że tu będą szkielety? Bo wiecie kto? Na pewno nie ja. Na pewno nie ja. Jest mag. Ja widzę, że nic specjalnego tu nie ma. Jest mag. Pewnie jest tu chromanin, nie? Dobra, on przywoła szkielety. Karate szkielety. I będzie do nas strzelać. Pozwólmy się najpierw tego wojownika. Nie zabijemy tego szkieleta, tego przyzwanego jednego, bo wtedy on nie będzie przyzywał więcej, nie? Dobra, no. No i zrobiłem tak, że zabiłem i przyzwał nowe, nie mam HP. Bo muszę się to zwinąć na chwilę. Oj, nie w tę odnogę! A! Zostawię. Leczonko i dobierzmy się najpierw do dupy magowi, nie? Tu se szkielety wymachują, my ich omijamy elegancko. Siema, Eniu! Szkielet maga zwierzy mgieł. Leć pomścić swojego pana. Szkoda, że skończy tak jak samo jak on. Bryłka rudy, wino. Chromanin. Szczerze, czy mi się chce robić chromanin? Mi się chce robić chromanin. No i guess, zróbmy ten chromanin, no bo może coś rozbudowali, może będzie jakaś lepsza nagroda niż w podstawce, czyli tak zwany brak. Tylko żeby skończyć chromanin, musimy wybić stary obóz, bo się musimy dostać na najwyższą wieżę starego obozu. Czyli zrobimy, ale nie teraz. Ale przeczytajmy już sobie może w panie quest. Tak, jest dokładnie to samo. Nieznajomy, no jest quest. Pozdrowienia od Nortona. Nie pojmuję jego zamysłu, ale może z czasem uda mi się rozwikłać te tajemnice. Hej. Dobra, chodźmy oddać
co? Chodźmy oddać. A to my w takim razie dzisiaj ten, jeżeli nie będzie żadnych innych questów, to robimy pierwsze podejście do świątyni. No. Z tego zrobimy osobny odcinek. Dobra, chodźmy oddać Ulumulu. Zobaczymy, czy się zmieni. Pogadamy z Gornem. Witam. Co słychać? Na razie cichli. Póki co. Dobra. Do zobaczenia. Czyli quest ze spotkaniem się zbugował. Yamatarok. Mam już wszystkie przedmioty potrzebne. Obcy być gotowe. Gotowe. Mamy Ulumulu. Mamy Ulumulu. Mulu, ulu, ulu, mulu. Chodźmy jeszcze, wyjdźmy, dojdźmy do Xardasa. Oby tylko... O! Problem wolnej kopalni został rozwiązany. Czy teraz stawisz się na spotkanie? Jasne, ale najpierw muszę poczekać na posiłki od Lee. Nie możemy zostawić kopalni bez żadnej ochrony. Może powinienem pomóc Lee? Tak, możesz. Może udać się wszystko przyspieszyć. Rozdział 5 strażnicy portalu. Okej. Okay. Zastępstwo tego. No, czy się nie zbugowało. Dobra, czy nie będzie takiego krótkiego odcinka. przysyłam je, Gorm, mam ci pomóc w organizacji obrony. Dobrze, że przyszedłeś. Już ustaliłem, który z moich ludzi zajmuje się kopalnią. Niestety zagrożenie strony Gomeza jeszcze nie minęło i nie miałem kogo wysłać do wybrania najemników. Ja im mogę to przekazać. Idź do Korta i Outlama. Przekaż im, że kopalnię powierzam prowizorze starzy myśliwym najemnikom. Nie ma sprawy. Przesyła mieli, twoja straż ma się zająć obroną wolnej kopalni. W porządku, i tak mieliby się tam udać. Gordon tak był tak nadgorliwy, że postanowił sam zająć się strażnikami. Natychmiast go zmienimy. Dobra, i Outlam jest chyba w tym obozie, nie? Tak, Outlam. To jest taki obóz myśliwych. Wysyła mieli, myśliwi najemnicy mają zająć się obroną wolnej kopalni. No tak, mogą się domyślić. Nasz obóz był na tyle blisko wolnej kopalni, że na pewno to wykorzysta. Ale skoro taka jest wola, chyba to udamy się tam świetnie. No i elegancko. Czyli to mamy zrobione, możemy powiedzieć, a jeszcze zbrojkę możemy odebrać. Możemy powiedzieć Gornowi, że ma zastępstwo. Jemano Gorn. Witam! Do zobaczenia! A, do Lee. No tak, do Lee nam dał tego questa. Zorganizowałem obronę. Dobra, teraz strażnicy mogą naskoczyć. Przekaż Gordonowi, że jest wolny. Witam! Jesteś wolny. Świetnie, nareszcie mogę się stąd ruszyć. Wiesz co, równy z ciebie chłop, chodź ze mną na spotkanie. A gdzie ono się odbędzie? Niedaleko stąd, w górach. Po odrzucie tego miejsca znajduje się kamienny kąg, a pod nim krypta. Wiem co to już za miejsce, byłem tam z Mitem. To dobrze, że wiesz. Ja tak pamiętam, tam udam, to przyjdzie jak będziesz gotowy. Zaczekam na ciebie. Jasne, dzięki. Chodźmy tam też, nie? Miło z ich strony, ła, miło z ich strony, że mnie zaprosili. No i jesteśmy. Jest spotkanie czterech przyjaciół, pięciu, bo bez Witeza jest ich przyjacielem. Co do Diego? Nie, do Gorna. Dobrze, że jesteś. Lester już się zaczął obawiać, że nie przyjdziesz. Cóż, miałem kilka spraw na głowie. Teraz to nieistotne. Małczy, dla ciebie mi się zasłużyć. Co to jest? Topór łaski. Miałem tę broń od wielu lat. Znalazłem ją w starej krypcie, nigdy nie używałem, wolę swój topór. Dziękuję, to wspaniały prezent. Czy długo się przyjaźnisz z pozostałą trójką? Będzie już parę niezłych lat. Diego poznałem pierwszego dnia, kiedy trafiłem. W sumie trafiliśmy do tej zaklapanej dziury. Diego zawsze był w porządku, mówi konkretnie na temat. Można na nim polegać. Przez jakiś czas kręciłem się po starym obozie, walcząc trochę na arenie Skatiego, więc w czasie moja przyjaźń z jego nabrała tempa. Tymczasem w tym samym czasie poznałem Mitena, człowieka o ciekawej przeszłości. Z nim też żyłem w dobrej komitywie. A co z Lesterem? On trafił do kolonii nieco później, poznałem go dwa lata temu, również dzięki Diego. Lester próbował szczęścia we wszystkich obozach, jednak ostatecznie udał się na bagna. Chyba mu się nam spodobało pomóc, ponoć pomimo swojej rangi nowicjusza jest on szanowany w obozie. Mimo, że nasze losy potoczyły się nieco inaczej, nasza przyjaźń przetrwała. Ja z kolei wybrałem nowy obóz i pracuję dla magów wody. Jak dołączyć do nowego obozu? Nie chciał być sługusem.
Pewnego wieczorem spotkał szkodnika, podjął nową bozię, ostatni dzień i docenił jego siłę. Do zobaczenia. Gorn podarował mi wspaniały wręcz topór. O, witaj przyjacielu, widzę, że Gorn zaprosił się na spotkanie. Zgadza się, uważam, że jestem godzien waszego zaufania. I ma rację, wcześniej planowaliśmy z niego cię zaprosić. Niestety nie byłeś w okolicy. To akurat jestem skłonny uwierzyć. Wiesz co, mam dla ciebie skromny podarek na znak przyjaźni. Weź tę potężną miksturę, znalazłem ją przypadkiem świątyni magów. Ukryta była podróżką, zgaduję, że była właśnie Xardasa, zanim opuścił krąg ognia. Do zobaczenia. Ogo, ja widzę, toż to nasz bohater. Cieszę się, że przeszedłeś, zaczynają się niepokoić. Jak widać, dotarłem. Tak to oznacza, że jesteś raz jednym z nas, na co w pełni zasługujesz. Mam na ciebie drobny podarek w imię przyjaźni. Weź ten wywar z wnętrzności pełzaczy. Znalazł go przypadkiem w mojej chacie, gdy pakowałem się na wyprawę do górskiej fortecy. Korka mam ważył takie do namiotu, w celu zmusienia jej kontaktu ze śniącym. Powinien zwiększyć twoje siły. Dzięki. Niech. A więc przyszedłem na nasze spotkanie. Czyżbym był tu nieproszonym gościem? Ależ skąd? Rozmawialiśmy o tobie z Lesterem, twoje dokonania są naprawdę wspaniałe. Od tej pory jesteś oficjalnie jednym z nas. Można nas liczyć w każdej sytuacji. Jako znak mojej przyjaźni chcesz zaoferować pewien miecz. To miecz mistrzowski. Najlepszy z takich mieczy, jakie można zdobyć w Myrtanie. Aby go używać, musisz być bardzo zwinny. Pamiętaj, że służę pomocą, jeżeli chcesz czegoś znaczyć. Dziękuję, to wspaniałe prezent. Proszę o to miecz. Mam nadzieję, że spodobały ci się podarki. Jasne, na pewno mi się przydadzą. Cóż, coś czuję, że spotka nas jeszcze wiele przygód. Co teraz planujecie? Gorn z pewnością zostanie tutaj z Lee i najemnikami. Ci ludzie wolą się trzymać razem. Ja pójdę teraz na pracę. Mam tam pewną sprawę do załatwienia w związku z moją rudą. A Milton i Lester upewnie ukryją się pod jakimś cichym miejscu i będą czekać na rozwój wydarzeń. Cokolwiek się stanie, życzę wam powodzenia w waszych działaniach. Ty też się trzymaj, chłopcze. Trzymaj się. Okej, czyli dostaliśmy topór, miecz i jakieś potki. Proszę, jaka broń pod rękę. Topór łaski. Jednoręczny, ale ładny w sumie. W sumie zadaje 90 obrażeń, nie? Dobra. Elegancko. Tak samo jak elegancki będzie odcinek, mam nadzieję, że już dźwięk się nagrał. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się do następnych materiałów. Do usłyszenia i cześć.